Cześć. W tym nagraniu chciałbym Wam przedstawić pewną koncepcję opartą o price action. Koncepcja ta na pewno przyda Wam się w analizie rynku, a także na pewno jest doskonałym materiałem do budowy bardzo fajnej strategii. No i zanim przejdziemy do omawiania sobie tej koncepcji, najpierw nakreślimy sobie pewne podstawowe rzeczy. Ona na tym bazuje, więc wypada, abyśmy sobie to przypomnieli. Może ja sobie to narysuję. I teraz tak, wszyscy wiemy, tak? Świeca jak wygląda? To jest świeca, załóżmy, że to jest świeca dzienna, tak? Wszyscy wiemy, że każdy dzień ma swoje high, tak? Zawsze swoje high. Wszyscy wiemy, że świeca ma swoje low, tak? Normalne to jest, tak? Musi to być zawsze, tak? Później rysuje się nam kolejna świeca, na przykład wzrostowa, tak? I znowu ta świeca ma swoje wyższe high, tak? Określane to jest higher high, tak? I higher low, tak? Czyli wyższe low. Bez względu na to, zawsze to jest najwyższa cena dnia i tutaj jest najniższa cena dnia. Natomiast tutaj widzimy, że tutaj było otwarcie świecy, tak, a tutaj było zamknięcie świecy, czyli open, close. Ok, wszyscy to wiemy, tak, bardzo prosta sprawa i na co tu chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie, może ja to jeszcze raz narysuję, to sobie wyczyszczę. Teraz narysuję świecę jeszcze raz i teraz na co bym chciał zwrócić uwagę? Chciałbym zwrócić uwagę na to, co się dzieje wewnątrz tej świecy, a zatem cena się otwiera, później ona może iść coś takiego, zrobi później sobie to minimum, tak, czyli to ekstremalne minimum, które tu mieliśmy, później świeca może sobie iść do góry, tak, po to, żeby zrobić maksimum, później wraca i jest zamknięcia. Czyli to, co nas interesuje najbardziej w tej świecy, to jest właśnie to minimum minimum, wybaczcie, że tak cienko piszę, ale tak wychodzi, i maksimum. Tak. Czyli mamy minimum i maksimum. I zobaczcie, trend, jeżeli byśmy chcieli uchwycić trend, zawsze on trwa nie w momencie, kiedy jest otwarcie rynku, czy otwarcie kolejnej świecy, natomiast kiedy cena zrobi swoje minimum i na przykład od minimum idzie do maksimum. W trendzie spadkowym będzie to od maksimum, kiedy cena idzie do minimum. I te właśnie punkty będziemy sobie chcieli uchwycić. Innymi słowy, zapamiętajmy sobie, cena po otwarciu zawsze dąży do tego, aby zbudować minimum albo maksimum, lub odwrotnie, najpierw maksimum albo minimum, w zależności od kierunku trendu, w którym się on rozwija. No i zobaczmy sobie to na przykładzie świecy, sobie je powiększę, jakieś tam przykładowe świece, na przykład mamy tutaj, tak, tutaj cena się otworzyła i zobaczcie, jest jeden punkt minimalny i punkt maksymalny. Później znowu się świeca otworzyła, jest punkt minimalny, jest punkt maksymalny. Później się świeca otworzyła w przeciwnym kierunku, ale również ma punkt maksymalny i punkt minimalny. I to właśnie dla nas jest bardzo istotne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę interwał dzienny, wówczas każdego dnia będziemy mieli maksymalną cenę i minimalną cenę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę interwał 4-godzinny, wówczas w obrębie tych 4 godzin będziemy mieli minimalną cenę i maksymalną cenę. Jeżeli weźmiemy interwał godziny, tak jak tutaj, to w obrębie 60 minut przy każdej świeczce będziemy mieli cenę minimalną i cenę maksymalną. I to jest właśnie clue i istota sprawy tej strategii. A więc zatem, jeśli bardzo dobrze zapamiętaliśmy ten fakt, wówczas możemy przejść sobie do bardziej zaawansowanych spraw. Ja sobie teraz ten wykres trochę pomniejszę, przeniosę się na interwał jednominutowy. I teraz tak, jeżeli przyjrzymy się dobrze wykresowi, to zobaczymy, że on ma tutaj dwie takie osie.
Jedna to na dole to jest oś czasu, natomiast ta oś pionowa to jest, ona nam pokazuje cenę. Zazwyczaj w analizie price action większość osób pomija tą oś czasu, natomiast wykorzystuje tą oś związaną z ceną, dlatego że ustala sobie tutaj wsparcia i opory. My natomiast zobaczymy zupełnie inną koncepcję, właśnie taką, która wykorzystuje tą oś związaną z czasem. O co więc dokładnie chodzi? Mianowicie będziemy chcieli uwzględnić tutaj na wykresie jednominutowym interwały jednogodzinne. No jak możemy to zrobić? Przede wszystkim należy w pierwszej kolejności zaznaczyć sobie jakąś linią pełną godzinę. Ja może cofnę, bo ja już to sobie zaznaczyłem. Tak, tutaj mamy linię na godzinie, widzimy 19, tak? W następnej kolejności użyjemy sobie takiego narzędzia, które nazywa się cykle czasowe. Możemy sobie je znaleźć tutaj na górnej belce pod opcją wstaw, następnie linię cyklu. Weźmiemy sobie tę linię cyklu i od tego miejsca tutaj przeciągniemy sobie 60 świeczek do przodu, tak? Widzicie, że tutaj się pojawiły takie koło tego krzyżyka, takie kwadraciki. Nie widzimy, ile tych świeczek przeciągamy. Jeżeli ja to puszczę, jeszcze raz złapię. Nie wiem, czemu tak jest zrobione, ale tak jest. I wtedy mi te świeczki liczy 54, mamy tutaj 59, tak? Mam 60. Czyli ustawimy sobie 60 świeczek. I teraz widzimy, że od tej linii zielonej do tej linii zielonej mamy 60 świeczek. I później od tej linii zielonej do tej linii zielonej również mamy 60 świeczek. W ten sposób narzędzie to będzie nam odmierzać czas. Tak? I możemy wiedzieć, że od tego miejsca do tego miejsca minęło 60 minut, a innymi słowy była to świeca jednogodzinowa. No i teraz tak, co nas będzie tutaj interesowało? Mianowicie wrócimy sobie w tym momencie do tego, co mówiliśmy wcześniej. I tak, analizując sobie wykres pomiędzy tymi liniami, widzimy to, co dzieje się wewnątrz przedziału jednogodzinowego. Tak, ja może tutaj sobie narysuję, tak żeby nam to było bardziej w pamięci zapadło. Czyli tu mamy H1, tak, to od tej linii do tej linii, tak, to jest, może tutaj tak narysuję po tym, to jest interwał H1, tak. Innymi słowy, to co tu widzimy, to jest wewnątrz świeczki H1, tak? Później tutaj mamy kolejną świecę H1, tutaj mamy kolejną świecę H1, tak? Także to nam narzędzie właśnie pomaga w tym, ażebyśmy mogli ustalić, co się dzieje pomiędzy właśnie tymi interwałami. Ja sobie to teraz może wyczyszczę, tak? I teraz następną rzecz, którą możemy zrobić, to pozaznaczać sobie to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli cenę najniższą i cenę najwyższą. Ja może do tego użyję narzędzia kwadratu. Teraz momencik. Zamknę rysowanie. Tak, i użyję teraz narzędzia kwadratu. I tak, tu widzimy, że mamy cenę najniższą. Tu widzimy, że mamy cenę najwyższą. Tak, w tym interwale. Tu widzimy znowu, że mamy cenę najwyższą, tutaj mamy cenę najniższą i co ciekawe, tutaj blisko tego minimum również było zamknięcie świecy i otwarcie kolejnej, tak? I znowu możemy sobie, przewiniemy sobie trochę wykres i zaznaczymy sobie cenę najwyższą w tym interwale, tak? I cenę najniższą w tym interwale, tak? Widzimy, że ona później tutaj szła, zamknięcie było tutaj i otwarcie kolejnej świecy i znowu sobie zaznaczymy cenę najwyższą, tak? I cenę najniższą. No i ostatni już interwał, który mamy tu dostępny, ponieważ było zamknięcie rynku, otwarcie nowego dnia, cena najwyższa, tak? I cena najniższa. No i teraz w momencie, jeżeli przejdziemy do analizy price action, to co nas interesuje, to interesują wiadomo w trendzie nas wyższe szczyty, wyższe dołki, tak? Niższe szczyty, niższe dołki. Ale pozwala nam to odfiltrować
wiele różnych nieistotnych sygnałów. Na przykład nie interesują nas tutaj te takie pomniejsze szczyty i dołki, które są, natomiast tylko te istotne, które sobie zaznaczyliśmy, a zatem w obrębie wyższego interwału czasowego, tak? I na tej podstawie możemy generować swoje sygnały wejścia lub wyjścia. Jak możemy to zrobić? Zaraz sobie o tym powiemy bardziej szczegółowo. A zatem, co nam daje taka analiza? W jaki sposób ona pozwala nam czytać rynek i jak może na przykład generować sygnały transakcyjne? Otóż sprawa jest bardzo prosta, mianowicie jeżeli wiemy, że na trend na przykład, ja to narysuję, tak, że trend to jest tak, mamy wyższy szczyt, tak, wyższy dołek, to jest trend, tak? Tak samo w tym przypadku, jeżeli cena na przykład tu mamy to maksimum, jeżeli cena wybije to maksimum, tak, ja to tu narysuję, to tu jeżeli byśmy postawili zlecenie, to wiadomo, że cena będzie dążyła do zbudowania kolejnego maksimum, tak, czyli tego tutaj wyższego szczytu, tak. I nie można, prawda, trzymać ceny gdzieś tam w nieskończoność, wiadomo, bo jak tylko zbuduje się w obrębie danego interwału dane maksimum, to cena automatycznie się odwraca, tak jak tutaj widzimy, i automatycznie spada. Także to jest naturalne, ponieważ no w ten sposób budują się poszczególne świeczki, tak, każdego interwału. Słuchajcie, to są pewne fakty, to nie są jakieś rzeczy, jakieś moje widzimisię albo coś, tylko to są fakty. Jeżeli cena na przykład tutaj w tym przypadku wybije dolne, tak, minimum, to będzie dążyła do zbudowania tego minimum, tak, i dopiero później będzie budowała maksimum, ewentualnie odwrotnie może pójść do tego maksimum, a później zrobić minimum. W każdym razie możemy mieć to pewność, że cena w obrębie każdego tutaj interwału osiągnie dwa te punkty krytyczne, tak, czyli tak zwane ekstrema. No i zobaczmy teraz tutaj, tak, jeżeli nam cena tutaj, widzimy, że tutaj było to minimum i ta cena w zasadzie zamknęła się blisko minimum, to najlepszym rozwiązaniem było zlecenie ustawić na wybicie tego minimum, ponieważ no widzimy, że cena się do niego zbliżyła, tak, i będzie go wybijała. No i widzimy, że czy nam się to podoba, czy nie, tak naprawdę to ekstremum zostało utworzone i tak naprawdę powinniśmy mniej więcej do tego ekstremum grać, tak? Natomiast jak moglibyśmy to zrobić? No tutaj jest rozwiązanie, nie jest takie proste, ponieważ musielibyśmy wyćwiczyć trochę oko, w jaki sposób budowane są takie ekstrema. Zazwyczaj tak jak tutaj jest w tym przypadku, cena natrafia na jakiś sufit, tak? I buduje podwójny szczyt, tak, albo jakieś tutaj podwójne dno i się odwraca, i wtedy możemy mieć pewność, że to jest jakieś ekstremum, czyli jeżeli jest w ten sposób, tak, tu jest jakiś sufit i później ona się odwraca. Często jest to taki jakiś RGR, tak, i później cena się odwraca, ale można do tego podejść w zwyczajny sposób czysto statystyczny, czyli na przykład jeżeli otwieramy, tak jak tutaj otwieramy transakcję, to gramy jeden impuls, tak, drugi impuls do góry i zamykamy transakcję, czyli gramy na dwa impulsy. Podobnie tutaj, tak, jeżeli był jeden impuls, drugi impuls, tak, gdzieś tutaj byśmy może wyszli z tej transakcji, tak. No nie zawsze jesteśmy w stanie jakby uchwycić idealnie, tak, ten moment, kiedy cena się odwraca, natomiast wiemy, że w momencie, kiedy ona się już gdzieś zbliża do końca zakończenia tego interwału, no to na pewno ona się będzie cofać z tego względu, żeby budować, żeby było zamknięcie świecy. Zobaczcie, tu są zawsze cztery ceny, tak? Czyli widzimy, że cena tutaj schodzi, tutaj buduje to ekstremum, a później się cofa i dopiero jest zamknięcie, tak? Tak było w tym przypadku, tutaj cena zbudowała to ekstremum, tak? Cofnęła się i tutaj było zamknięcie i później była budowa kolejnej świecy. A zatem no, w ten sposób możemy w bardzo prosto analizować rynek
I co najciekawsze, jest to bardzo skuteczna metoda. Trzeba się jej na pewno nauczyć i opatrzyć się z tym wykresem właśnie pod tym kątem, z użyciem tych interwałów. Natomiast no, co jest istotne? No, istotne jest to, żebyśmy nie lewarowali, żebyśmy mogli wytrzymać te 100 transakcji, żebyśmy zastosowali odpowiednie proporcje ryzyka, tak żeby się nie okazało, że po 2-3 transakcjach nasz rachunek wyleci w powietrze. Natomiast to, co jest ważne, to właśnie wytrzymać dłuższą serię transakcji i dopiero wtedy będziemy mogli naprawdę wyciągnąć obiektywne wnioski, jeżeli chodzi o tą strategię. Słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.